Z nami Dawid Malczyński po swojej części konferencji. Na początku chciałem Ci zadać pytanie, po co Ci ta walka z Olenikiem tak naprawdę? Czy, no bo miałem zadać, ale zadam to, co się stało na konferencji, jak to w ogóle ocenisz teraz, przepływie emocji. Teraz już te emocje zeszły, bo ja nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam reaguje bardzo emocjonalnie. Ale tak, po co ta walka z Olejnikiem? No, nie chciałem jej przez długi okres czasu. On szczekał, zachęcał do tej walki, ale potem gdzieś jednak ten konflikt dorósł do takiej skali, że zgodziłem się na tę walkę. Po akcji na parkingu, gdzie no, bardzo szybko się z nim rozprawiłem, on dalej gadał, on dalej szczekał, no to powiedziałem mu, że dobrze, w takim razie masz tą walkę, zawalczymy na Fame MMA 5 i tam po prostu udowodnię ci, że jestem od ciebie lepszy. Czy to nie jest tak dla Ciebie sportowo, bo naprawdę fajnie się rozwijasz, cały czas miałeś pewne wyzwania, dużo treningów, Grzegorz Szulakowski, mówi się o tym, że jesteś na szczycie osób, które mogłyby wyjść z FMMA, chociaż na pewno nie chcesz, ale mogłyby spokojnie już boksować na innych galach, takich bardziej profesjonalnych. Czy to nie jest taka strata czasu dla Ciebie naprawdę? Bo... Powiem tak, przede wszystkim to jest właśnie Fame MMA i tutaj gdzieś ten aspekt sportowy jest na pewno mniejszy. Ja w środku siebie cieszę się, że to mi wychodzi troszeczkę lepiej niż normalnie, że gdzieś tam ten mój poziom, jak na trenowanie tak krótkiego okresu czasu, nie jest jakiś znakomity, ale troszeczkę wychodzi ponad normę. No i co, no wiadomo, że ta walka nie będzie czysto sportowa, że gdzieś Olejnik wziął tą walkę na 2 miesiące przed. Tutaj chodzi o prawdziwy konflikt, tutaj nie chodzi o sport, także umówmy się, że też w całym Fame MMA nie za bardzo chodzi o sport, chodzi o to, żeby te walki były głośne, konflikty były realne, a nie do końca, żeby były piękne i zawodnicy walczyli jak Bruce Lee, prawda? Ale z tego co widać, to przygotowujesz się profesjonalnie tak naprawdę do tej walki, więc nic się nie zmienia w Twoich przygotowaniach. Tak, ja się przygotowuję profesjonalnie też nie ze względu, że mój rywal nie wymaga tak ciężkiej pracy, ale też dla samego siebie. Nie chcę tracić czasu, cały czas trenuję. Nie robiłem sobie ani razu przerwy od walki z Polakiem. Także dla samorozwoju to robię, ale też nie ma co kogo lekceważyć. Czy to jest Olejnik, czy to byłby Habib, to trzeba całego siebie w to włożyć, bo potem jedna lampa się zgaśnie i można płakać. Jak sobie wyobrażasz ten pojedynek? Co może zrobić Olejnik według Ciebie teraz? No bo to nie jest, on nie powie swojej taktyki, pewnie rozpoczyna dopiero swoją karierę, nawet za dużo powiedziane, ale treningi. Jak sobie wyobrażasz, co on może zrobić w tych pierwszych 15-20 sekundach? Wleci na Ciebie? Są dwie opcje według mnie. Pierwsza jest taka, że albo totalnie z jego stres, bo wiem jak smakuje debiut przy tak dużym. Ja debiutowałem w Poznaniu przy bodajże 3-3,5 tysiąca ludzi. On będzie debiutował w Ergo Arenie, która przypuszczam będzie wypełniona po brzegi. Także gdzieś tam jeszcze, no publika nie jest specjalnie za nim, więc albo zabije jego stres i będzie stał sparaliżowany, albo we mnie wleci, albo jest jeszcze opcja trzecia, naprawdę mocno się przygotuje, zaskoczy nas czymś więcej. Grzegorz Szulakowski jak ocenia w ogóle Twojego rywala? Czy on kompletnie nie patrzy na rywala, tylko że trenujecie na przykład dajmy na to 2 razy dziennie nie pod Olejnika, czy ma jakiś plan na niego? Mimo, że nie ma walk, nie ma nic. No gdzieś tam niekoniecznie trenujemy pod Olejnika, trenujemy tak, żeby trenować, ale Grzegorz ogląda jego sparingi, ogląda walki, widzi jego błędy, widzi jego złe nawyki i mówi mi o nich i akcje gdzieś tam są dostosowywane pod to, co zobaczyliśmy, pod te jego właśnie złe nawyki. Tak na przykład wszyscy dobrze wiedzą, że kompletnie nie wraca do gardy, kompletnie jej nie trzyma, także szlifujemy sobie techniczki pod jego niedociągnięcia.